Nasze informacje na temat wojny na Ukrainie pochodzą głównie z Kijowa i Waszyngtonu. Także mamy w zasadzie w pewnym stopniu jednostronne informacje. I bez względu na to, co myślimy na temat Rosji, Putina i całej tej wojny, warto chyba posłuchać też i strony rosyjskiej, bez względu na nasze zapatrywania na tą całą sytuację, bo tak czy inaczej ich wypowiedzi też o czymś świadczą i są istotne dla tej sprawy. W tym nagraniu przedstawiam wypowiedź Putina, który mówi, że zagrożenie wojną atomową jest bardzo duże. Jednocześnie mówi, że gdyby Rosja tylko odpowiedziała na atak jądrowy na nią, to już w zasadzie nie miałaby jak odpowiedzieć na ten atak. Czyli konkluzją jest, że musi zaatakować pierwsza, jeśli w ogóle może mogłaby użyć tej strasznej broni. I w zasadzie jest to kwintesencja tej wypowiedzi. Także przepraszam, ale nie tłumaczę już słowo po słowie. Zresztą wydaje mi się, że sporo ludzi coś tam po rosyjsku rozumie. Угрозы ядерной войны. Светлана Геннадьевна, ну вы правы, такая угроза нарастает, здесь что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее... У нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара.